Cześć, mówi Mateusz Englot, codziennielepszy.pl, a to jest podcast Akcja Progres, odcinek pierwszy. W dzisiejszym odcinku zdecydowałem się udostępnić Ci na pierwszy strzał zapis audio jednego z bonusów dostępnych dla moich kursantów w ramach kursu Flow, jak podkręcić moc umysłu i odblokować dodatkowy czas. Jeżeli byłbyś zainteresowany zakupem całego programu, który zawiera poukładany proces... Pracy w stanie flow, wejścia w stan flow i odpalania go na zawołanie, oraz wiele elementów dotyczących pracy w koncentracji, w wysokim skupieniu i skutecznego działania, to oczywiście możesz ten program nabyć. Dla słuchaczy podcastu i dla tych, którzy subskrybują mój kanał, którzy oglądają te filmy, masz specjalny link w opisie, w ramach którego otrzymasz ten kurs w dużej zniżce, więc naprawdę warto. A teraz. Lecimy, oddaję głos samemu sobie, a Ty posłuchaj, bo warto. Dzisiejszy temat dotyczy tego, jak wygrać z cyfrowym uzależnieniem. Lecimy. Kiedy ostatnio nie sięgałeś po telefon stojąc w kolejce albo w publicznym transporcie? A może nawet jadąc samochodem, korzystasz z telefonu, nie? No tak, ty to robisz tylko stojąc na światłach. Tylko. Ile razy w ciągu dnia orientujesz się, że masz telefon w ręce bez żadnej świadomości, kiedy to się w ogóle stało? Ile razy w ciągu dnia sięgasz po telefon w jakimś celu, a potem robisz jeszcze coś, i jeszcze coś, i jeszcze coś? Jak często nerwowo sprawdzasz, czy nie otrzymałeś wiadomości, maila, powiadomienia, a może sprawdzasz lajki i serduszka? Wyniki reklam, statystyki, komentarze. Ja wiem, że to jest część biznesu. Tylko, czy naprawdę musisz robić to aż tyle razy dziennie? Powiesz, no tak, ale ja w ogóle nie oglądam praktycznie żadnych głupot. Ja oglądam wiele wartościowych treści, tak? A w jaki sposób? W taki, że masz problem i szukasz z tego powodu rozwiązań świadomie i intencjonalnie? Czy może po prostu scrollujesz i karmisz się ciekawymi treściami? Jak to się ładnie mówi, inspirujesz się. A co się później z tym dzieje? Robisz coś z tym? Czy szukasz dalej czegoś ciekawego? No, jak to jest? Szukasz kolejnej inspiracji, tak? Widzisz, mechanizm jest dokładnie ten sam. Nie ma znaczenia, czy alkoholik pije dlatego, że musi. Czy dlatego, że jest smutny, czy dlatego, że miał ciężki dzień codziennie od 10 lat. Nie ma znaczenia powód. Jednak dobry powód to dobre usprawiedliwienie. Nikt nie chce być nazywany alkoholikiem, dlatego zawsze trzeba mieć dobry powód, jakąś okazję i tak Ciężki dzień, urodziny, imieniny, złość, smutek, radość, spotkanie ze znajomymi, świętowanie sukcesu itd. Na pewno coś się znajdzie. I to nie jest tak, że on szuka okazji. Te okazje same się pojawiają. I rzeczywiście coś w tym jest. Mamy tu dobre uzasadnienie, że to jednak nie jest moja wina, no bo jest jakaś okazja. A poza tym, przecież wszyscy tak robią. No tak, to też jest zrozumiałe. Wobec tego, skoro wszyscy tak robią, to musi oznaczać, że to jest normalne. Wygląda więc na to, że nienormalne byłoby, gdybyś tak nie robił. I to jest bardzo sprytne uzasadnienie. Pamiętasz lekcję o tym, że Twój mózg cię oszukuje? Rozmawialiśmy o tym w jednej z lekcji. Powiem Ci coś. To, czy ze względu na uczucie dyskomfortu sięgasz po papierosa, czy po alkohol, czy po smartfon, czy zajadasz się czekoladą, to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. To po prostu jest nawyk, który stał się domyślną reakcją na dany wyzwalacz. Tak się nauczyłeś, że kiedy czujesz jakiś rodzaj dyskomfortu, możesz sobie z tym poradzić, na przykład za pomocą piwka. Albo czterech piwek. Albo godzinki przeglądania Instagrama. Przecież to nic takiego, wszyscy tak robią. Co innego, jakbym robił coś złego. Na przykład jakbym pił pod żabką z menelami. To by był wtedy nauk. Ale godzinka wpatrywania się nieświadomie w ekranik, nie no, bez przesady. Tyle, że gdybyś pił za każdym razem, gdy czujesz choćby niewielki dyskomfort, to mogłoby się skończyć dla ciebie źle. Ale gdy zamiast tego weźmiesz do ręki telefon, poszukasz czegoś tam, dostaniesz troszkę nowych informacji i pobudzisz mózg, to nic wielkiego się nie stanie. Nikt nie uzna cię za pijaka czy czpuna. To jest bezpieczne. Poza tym, przecież tam jest tyle wartościowych rzeczy. Są znajomi, są ciekawostki, wiedza. Inspiracje. No i głupoty też, ale czy chwila śmiechu kiedykolwiek komuś zaszkodziła? 350 razy dziennie. 350. Tyle razy średnio Amerykanin sięga po telefon. Jeśli śpi 8 godzin, to robi to 20 razy na godzinę, średnio oczywiście. Czyli co 3 minuty. Nie znam statystyk z naszego kraju. Ale to nie ma znaczenia, bo jesteśmy krajem wysoko rozwiniętym i z pewnością daleko nie odstajemy. Ale nawet jeśli korzystamy z telefonu dwa razy mniej, co na pewno nie jest prawdą, bo korzystamy pewnie więcej, ale nawet jeśli byśmy przyjęli taki optymistyczny wariant, że korzystamy z telefonu dwa razy mniej niż przeciętny Amerykanin, to to by wychodziło na to, że odblokowujemy ekran przez cały dzień średnio co 6 minut. Wyobrażasz sobie 350 razy w ciągu dnia pociągnąć łyczka wódki albo 350 razy w ciągu dnia walnąć kreskę? Co byś powiedział o kimś takim? Alkoholik, ćpun, uzależniony. Powinien się leczyć, prawda? Na szczęście to tylko telefon. Uf, nic takiego. Co się dzieje, kiedy ulegamy nałogom? Mózg odczuwa ulgę i wytwarza się dopamina. Dyskomfort znika i pojawia się szczęście. Skoro więc powtarzasz dane działanie, mózg szybko się uczy, że za każdym razem, kiedy powtórzy daną czynność, dostanie dopaminkę, czyli dostanie szczęście, poczuje ulgę i dyskomfort zniknie. Mówiliśmy o tym przy okazji warunkowania Pawłowa. Jakie w tym kontekście ma znaczenie, czy sięgasz po butelkę, czy po smartfon? Owszem, to nie jest to samo, bo konsekwencje zdrowotne będą inne, ale mechanizm jest dokładnie ten sam. Skoro za każdym razem, kiedy robię rzecz X, jest fajnie, to dobrze by było robić częściej te rzecz. Logiczne, nie? Tak myśli mózg. No bo dlaczego miałby myśleć inaczej? Dostaję hormon, czyli jest fajnie. No to powtarzamy. No, i wtedy magicznie zaczynają pojawiać się wszystkie okazje, powody, wyzwalacze i usprawiedliwienia. Pamiętasz o tym, że mózg cię oszukuje, prawda? To się nie pojawia samo. Zaczynasz coraz częściej odczuwać lekki dyskomfort. Sięgasz po smartfon, dyskomfort znika. Przeglądasz Instagrama i obojętnie, czy oglądasz memy, czy dowiadujesz się jakieś ciekawostki, mózg dostaje dopaminę. No, i uczysz się, że to jest sposób na dyskomfort. Oczywiście nieświadomie. Robisz to już automatycznie i nigdy nawet nie powiedziałbyś, że zanim sięgniesz po telefon, czujesz jakiś dyskomfort. Próg wejścia się zmniejsza. Tak samo jak z ćpaniem. Na początku tylko na imprezach, później co drugą, trzecią sobotę, za jakiś czas regularnie w weekendy, a na końcu jesteś naczypany nawet we wtorek w pracy. Próg wejścia się zmniejsza. Wystarczy lekki impuls, którego nawet nie zauważasz, a już Twój palec odblokowuje ekran. Niby tylko coś sprawdzić. Akurat jest coś ważnego. Zerknę tylko. To nałóg. Przejrzyj na oczy. A jeśli nałóg jest silny, wszystko może być wyzwalaczem i wszystko może być uzasadnieniem. Jeśli chodzi o sam rodzaj treści, które nałogowo konsumujesz i rzeczy, które nałogowo robisz. To tak, jak powiedziałem, jest to kwestia drugorzędna. Mechanizm jest ten sam. No bo czy alkoholik, który pije codziennie drinka z drogiej whisky w swoim biurze, ubrany w garnitur, różni się jakoś bardzo pod względem nałogu od alkoholika pijącego piwko codziennie po pracy, albo od budowlańca walącego przysłowiową małpkę przed wejściem na rusztowanie? Nie sądzę. Mechanizm jest ten sam. Różni się tylko ich mniemanie o sobie, bo ten w drogim garniturze nigdy nie dopuści do siebie myśli, że jest alkoholikiem, a jest nim, bo robi to codziennie. I gówno prawda, że mógłby przestać, to jest kłamstwo, w które nawet on nie wierzy. No dobrze. A jaki to ma związek z naszym cyfrowym odwykiem? A prosty. Nie ma znaczenia, czy 350 razy dziennie odblokowujesz ekran po to, żeby pooglądać śmieszne kotki, czy 350 razy dziennie sprawdzasz, co tam u Twoich znajomych? Czy 350 razy wchodzisz na Instagrama po rozwój i inspirację? To nie ma znaczenia, bo mechanizm jest ten sam. Jesteś tak samo uzależniony. Niestety masz dobry i szlachetny powód, i dlatego trudno Ci będzie to zauważyć i się do tego przyznać. Dlatego nie chodzi tu tylko o Wyeliminowanie bezwartościowych treści, zastąpienie ich intelektualną masturbacją, bo to dalej jest ten sam mechanizm. Jeśli chcesz przestać chorować na cyfrowe uzależnienie, to musisz złamać mechanizm. Alkoholik, który zamiast wódki będzie pił wino, nie przestaje być alkoholikiem. Palacz, który zamiast czerwonych zacznie palić mentolowe, nie przestaje być palaczem. Narkoman, który zamiast mefedronu zacznie brać amfetaminę, nie przestaje być narkomanem. To jest tylko zmiana substancji i jej mocy albo ilości. To nie łamie schematu, tylko jeszcze bardziej go wzmacnia. Ponadto każde kolejne powtórzenie również wzmacnia schemat. Spójrz na to tak, jakbyś wchodził po drabinie. Jeśli palisz 20 papierosów dziennie, to wchodzisz 20 szczebli po drabinie uzależnienia. Jeśli ograniczysz to do 3 papierosów dziennie, to nadal idziesz po szczeblach do góry, a nie w dół. Wolniej, ale idziesz. Niby tylko trzy szczeble, ale jednak, nie cofasz się, nadal wzmacniasz wzorzec. Wracając jeszcze do rodzaju treści mamy dzisiaj prawdziwą powódź artykułów o samodoskonaleniu, podcastów o produktywności, tutoriali, lifehacków, kursów online itd. Wszystko to tworzy iluzję rozwoju, uczucie bycia na bieżąco, poszerzania horyzontów itd. I zgoda. Lepsze to niż porno czy odmurzające TikToki. To jest znacznie lepszy wybór, ale zastanów się, ile z tych zdobytych informacji faktycznie aplikujesz w życiu. Ile razy zdarzyło ci się spędzić godziny na zgłębianiu nowych tematów, które miały poprawić twoją produktywność, a potem nic z tym nie zrobić? No właśnie, to jest mentalna masturbacja poczucie satysfakcji z samej wiedzy bez jej aplikowania. To, co w teorii wydaje się być produktywnym sposobem spędzania czasu, w praktyce może stać się kolejnym zapychaczem czasu, który donikąd nie prowadzi. Prawda jest taka, że prawdziwy rozwój wymaga o wiele więcej niż tylko konsumpcji, wymaga działania. Kiedy się nad tym zastanowisz, to zauważysz, że to jest dokładnie cały czas ten sam mechanizm. Pojawia się pewnego rodzaju dyskomfort, trafiasz na film z gatunku tych rozwojowych. Oglądasz go i masz wrażenie, że stajesz się lepszy. Czujesz się dobrze. Dyskomfort znika. Następuje wzmocnienie wzorca. Tylko, że nic się nie zmieniło, bo nic z tym nie zrobiłeś. Fakty są takie, że po prostu obejrzałeś następny film i czegoś się dowiedziałeś. Jaki jest efekt? Żaden, bo nie podjąłeś działania i nie wdrożyłeś wiedzy. Dlaczego? Dlatego, że wdrożenia nie ma we wzorcu. We wzorcu jest dyskomfort, obejrzenie filmiku i czucie się dobrze. Co więc dzieje się dalej? To samo. Pojawia się dyskomfort, oglądasz film, czujesz się dobrze. Wzmacniasz wzorzec. Brawo, dobry piesek. Zrozum jedną rzecz. Walczysz z całą branżą. Korporacje chcą twojej uwagi. Reklamodawcy chcą twojej uwagi. Producenci elektroniki chcą twojej uwagi. Twórcy Chcą Twojej uwagi. Twoja uwaga to jest waluta. Im więcej czasu spędzasz na danej platformie, tym więcej reklam możesz zobaczyć, a to z kolei przekłada się na dochody firm. Aby osiągnąć ten cel, firmy wykorzystują zaawansowane algorytmy i mechanizmy psychologiczne, które mają na celu wytrenowanie Twojego zachowania w taki sposób, żebyś stawał się coraz bardziej uzależniony od smartfona. Od mediów społecznościowych, od aplikacji, od treści, itd. Twórcy robią zresztą to samo: stosują różne triki, żeby przyciągnąć i utrzymać swoją uwagę przy swoich treściach. Choć każdy realizuje tutaj swoje własne interesy, to jednak można powiedzieć, że w tym kontekście wszyscy solidarnie grają przeciwko Twojej osobistej wolności. Jesteś sam przeciwko wszystkim. Ta walka jest bardzo nierówna. I nie wygrasz jej przypadkowo. Nie liczne ślepy los i szczęście. Będzie potrzebna ci dobra taktyka. Im bardziej wejdziesz w tę grę, tym bardziej twoje życie zacznie przypominać ciągłe reagowanie na powiadomienia, posty, filmy, stories, rolki, shortsy, e-maile, wiadomości itd. Każdy z tych elementów jest zaprojektowany tak, aby przyciągnąć i utrzymać twoją uwagę oraz zachęcić cię do interakcji. Jesteś trenowany do ciągłego reagowania: klikania, przewijania, odpowiadania, udostępniania albo omijania, bo to też jest reakcja. Nieistotne, co zrobisz, przewijając feed, i tak reagujesz. Albo wchodzisz w interakcję, albo przesuwasz dalej. To ciągłe reagowanie, seria reakcji. Każda taka reakcja utrwala Twój nawyk. To wszystko staje się coraz bardziej automatyczne i niezbędne. Ponadto, Uczysz algorytmy. Dzięki temu wiedzą coraz bardziej, jakie treści Ci podsuwać, żeby jeszcze bardziej Cię w ten nauk uwikłać. Co ważne, ten mechanizm reagowania odbiera Ci kontrolę. Zamiast aktywnie tworzyć, planować i realizować własne cele, stajesz się biernym odbiorcą, którego dni wypełnia reakcja na zewnętrzne bodźce. To prowadzi do sytuacji, w której czujesz, że mimo ciągłej aktywności nie robisz rzeczywiście postępów w kierunku tego, co dla Ciebie jest ważne, bo wszystko opiera się na reagowaniu, a nie na tworzeniu. Lubię nazywać to po imieniu. Jesteś tresowany, jak pies. Masz reagować na sygnały. Jak będziesz ładnie reagować, to będziesz dostawać dopaminkę. Tyle, że w przypadku psa pancio się w końcu znudzi, albo zabraknie mu smaczków. Albo pies się nażre, albo zmęczy. W Twoim przypadku jest gorzej, bo nigdy nie zabraknie ci cyfrowych smaczków. To jest niekończący się strumień potencjalnych nagród. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że cała machina wykorzystuje sprytny mechanizm znany z gier, czyli niepewność. Nigdy nie wiesz, jaki będzie kolejny film czy post. Nigdy nie wiesz, co czeka cię w powiadomieniu. To zawsze jest niespodzianka. Wszyscy lubimy niespodzianki. Może będzie dużo dopaminy, a może mało, a może wcale nigdy nie wiesz. Palacz, sięgając po papierosa, wie jest grubsza, czego może się spodziewać. Ale ty masz bardziej przejebane, bo nie wiesz. A to sprawia, że jesteś ciekawy. Musisz sprawdzić. Musisz przesunąć dalej. Nigdy nie wiadomo, co tam będzie. To jest trochę jak jednoręki bandyta. Jest szansa na nagrodę, więc losowanie jest przyjemne. Jednocześnie nie ma gwarancji, więc jest to podniecające. I tutaj dochodzimy do kolejnego elementu, jakim jest tak zwane FOMO, czyli Fear of Missing Out. Jest to zjawisko psychologiczne polegające na tym, że obawiasz się, że ominiecie coś ważnego albo interesującego. Dlatego stories są dostępne tylko 24 godziny. Musisz ciągle sprawdzać. Boisz się, że jak tego nie zrobisz, to coś stracisz. Bardzo boimy się straty. A to jest właśnie potencjalna strata. Nie patrzysz na to w ten sposób, że możesz tam coś znaleźć, albo nie, tylko patrzysz tak: albo sprawdzę, co tam jest, albo już nigdy się nie dowiem, co tam było, czyli stracę coś bezpowrotnie. Wspaniała manipulacja. Media społecznościowe zostały zaprojektowane w taki sposób, żeby maksymalnie wykorzystywać to zjawisko. Regularnie informują nas o aktywnościach, sukcesach i wydarzeniach z życia naszych znajomych, o najnowszych trendach i informacjach. To sprawia, że łatwo poczuć, że zawsze coś się dzieje, a my, nie będąc online, jesteśmy z tego wykluczeni. Jesteśmy do tyłu, tracimy. Jak więc nie tracić? To proste. Być na bieżąco i ciągle sprawdzać. Teraz zrobimy sobie małe cięcie. Zacytuję rapera Pono i skwituję to tak. Dobra, przerwa, wypierdalać ścierwa. Wprawdzie ten tekst dotyczył wódki i kokainy, ale jak już wiesz, nie ma specjalnej różnicy, czym jesteś uzależniony, więc spokojnie możemy odnieść to również do naszego cyfrowego nałogu. Pomogę Ci teraz, mój cyfrowy czpunku, wyjść powoli z uzależnienia. Krok pierwszy: świadomość. Przyznaj się przed samym sobą, że jesteś uzależniony. Dopóki tego nie zauważysz, i nie przyznasz, dalsze kroki nie mają żadnego sensu. Jeśli nie masz zamiaru tego zauważyć i przyznać się przed samym sobą, to nie rób nic więcej, bo i tak nie będzie żadnego efektu. Dopóki nie widzisz swojego problemu, nie da się Tobie pomóc. Nie będę cię nawet namawiał do niczego. Ja Ci już wyjaśniłem ten temat. Myślę wystarczająco. Wiesz jak ten nauk wygląda, wiesz, jak wygląda ten mechanizm. Zrób sobie z tym, co chcesz. Albo przyznaj się przed samym sobą, że jesteś uzależniony, i wtedy idź dalej z tą naszą terapią. Albo zostaw ten temat i żyj sobie dalej w błogim poczuciu, że wszystko jest OK. Krok drugi. Detoks. Zacznij od małego detoksu cyfrowego. Wybierz jeden dzień w tygodniu, na przykład niedzielę. Kiedy całkowicie odstawisz smartfon, komputer i tablet? Zero mediów społecznościowych, maili i aplikacji. I nie chodzi o to, żebyś się męczył, ale żebyś zobaczył, że świat się nie zawali, jeśli na kilka godzin znikniesz z cyfrowego wszechświata. Zobaczysz, ile wolnego czasu nagle się pojawi. Użyj go na coś wartościowego. Spotkanie z przyjaciółmi, długi spacer, poczytanie książki cokolwiek, co ci da prawdziwą przyjemność, a nie iluzję satysfakcji. Oczywiście jeden dzień nie załatwi sprawy, dlatego zrób sobie z tego nowy nawyk. Niech ten dzień będzie stałym punktem tygodnia, czyli na przykład w każdą niedzielę wyłączasz smartfon i nie korzystasz z żadnych mediów społecznościowych, nie sprawdzasz maila itd. Kiedy się przyzwyczajisz, możesz to powoli rozszerzyć na cały weekend, ale nie rób tego od razu, bo to cię może przerosnąć. Cały czas pamiętaj, że mózg Cię oszukuje. Jeśli pójdzie ci za łatwo, i stwierdzi, że to nic takiego, to wiedz, że jest to oszustwo. To jest sprytna wymówka, żeby wrócić do normy. Nie daj się nabrać na kłamstwo ćpuna. Pamiętaj, że ćpun powie Ci wszystko, żeby dostać swój narkotyk. Możesz również zrobić hardkorową wersję detoksu i odstawić smartfon na cały tydzień. Jednak nie polecam tego, no bo co dalej? To jest tak jak z odstawieniem picia na tydzień. Udało się, super, a teraz wracamy do starego wzorca. To nie bardzo ma sens. Udowodnisz sobie, że dałeś radę i na tym się skończy. Choć owszem, możesz dać sobie takie doświadczenie, wtedy zobaczysz, ile rzeczywiście czasu marnujesz codziennie, bo zobaczysz, ile tego czasu masz tak naprawdę. W dodatku będziesz miał syndrom odstawienia i będziesz nerwowy, będziesz szukał tego telefonu, będziesz łapał się na tym, że, że nie wiesz, co ze sobą zrobić i itd. Więc to jest ciekawe doświadczenie, które możesz sobie zafundować, będziesz w totalnym szoku, ale prawdopodobnie nie jesteś na to jeszcze gotowy. Pamiętaj, że detox to jest detox. Nie zamieniaj smartfona na gry komputerowe i Netflixa. Odetnij się od cyfrowych bodźców. Jeśli chcesz, możesz kupić sobie telefon starego typu, żeby być w kontakcie i móc odbierać połączenia. Ale w tym miejscu powiem ci coś, co cię szokuje. Prawdopodobnie nikt się na ciebie nie obrazi. I prawdopodobnie nic się wielkiego nie stanie, jeśli znikniesz całkowicie na cały dzień i nikt nie będzie mógł się do ciebie dodzwonić. O ile nie jesteś prezydentem USA albo nie masz umówionych jakichś spotkań czy połączeń, to naprawdę nic się nie wydarzy. Krok trzeci. Świadome korzystanie z technologii. Prawda jest taka, że nie bardzo mamy wybór. Po detoksie wrócisz i tak do cyfrowego świata, ale zrób to tym razem świadomie. Zainstaluj sobie aplikacje monitorujące czas spędzany na telefonie, tak jak na przykład Rescue Time. Ustaw sobie limity czasowe na używanie konkretnych aplikacji, albo blokuj niektóre z nich w wyznaczonych godzinach. Zdecyduj, które aplikacje faktycznie są Ci potrzebne, a które tylko zabierają Twój czas. Zdecyduj świadomie, co potrzebujesz rzeczywiście robić na smartfonie, a czego nie potrzebujesz. Może uda Ci się wyznaczyć jakieś godziny w ciągu dnia, gdzie będziesz wyłączał telefon całkowicie. Może się okazać, że z wielu rzeczy po prostu krok po kroku zaczniesz świadomie rezygnować. Jest też taka aplikacja, która nazywa się Minimalist Phone, i dzięki niej ten cały kolorowy pierdolnik na ekranie zamieni się w nudną czarno-białą listę z nazwami aplikacji. To pomoże Ci bardziej intencjonalnie korzystać ze smartfona. Co do samych aplikacji, możesz również blokować feed w mediach społecznościowych za pomocą aplikacji wtyczek do przeglądarek. O tym już wspominałem w lekcji o cyfrowym hakowaniu koncentracji, więc nie będziemy się powtarzać. Polecam również aplikację Freedom, polecam ją jeszcze raz w tym miejscu, bo jest to genialna aplikacja, która blokuje niechciane rozpraszacze w wyznaczonych godzinach. Krok czwarty: edukuj się i zwiększaj swoją świadomość. Dzięki temu zadbasz odpowiednio o świadome korzystanie z technologii. Zrozum, jak działają mechanizmy uzależnienia od mediów społecznościowych i smartfonów poczytaj o tym poczytaj o uzależnieniach samych w sobie bo im więcej wiesz, tym łatwiej Ci będzie rozpoznać pewne pułapki i unikać ich. Szukaj informacji o tym, jak technologia wpływa na nasz mózg, na nasze samopoczucie na energię na relacje z innymi. Wiedza to jest potęga i w walce z uzależnieniem warto taką wiedzę mieć. Krok piąty: zbuduj balans offline. Czyli buduj relacje offline i rozwijaj hobby offline. Po prostu zrób w swoim życiu więcej przestrzeni na funkcjonowanie offline. Skup się na budowaniu i pielęgnowaniu relacji w realnym świecie. Umawiaj się z ludźmi na żywo, rozmawiaj bezpośrednio, spędzaj czas w sposób angażujący emocjonalnie i intelektualnie. Relacje budowane twarzą w twarz są bardziej satysfakcjonujące i mniej powierzchowne niż te utrzymywane wyłącznie online. Znajdź też coś, co naprawdę Cię pasjonuje i poświęć temu czas. Może to być sport, jakiś rodzaj sztuki. Nauka nowego języka, cokolwiek, co pozwoli ci rozwijać się i realizować. Hobby to jest doskonały sposób na oderwanie się od cyfrowego świata i skupienie się na rzeczach, które dają prawdziwą radość. Dbając o relacje i hobby, zaczniesz bardziej żyć i nie będziesz tak bardzo potrzebował tego cyfrowego nałogu. Nie będziesz musiał ciągle odpływać gdzieś. Musisz dostarczyć sobie dopaminę z innych źródeł, żeby nie szukać jej w telefonie. Krok szósty: znajdź zamienniki. Za każdym razem, kiedy sięgasz po telefon z nudów albo dyskomfortu, zastanów się, co innego możesz zrobić. Masz chwilę wolnego czasu? To zamiast przeglądać bezmyślnie fit, zrób kilka ćwiczeń rozciągających. Napij się wody, zrób krótką medytację. Zastąp odruch sięgania po telefon czymś, co przyniesie ci prawdziwą korzyść. To jest już odruch. Twoja ręka będzie automatycznie szukać telefonu. Musisz mieć plan, co zamiast tego. Zaplanuj to sobie, bądź przygotowany i bądź czujny. Musisz się teraz świadomie wytrenować na coś innego. To będzie wymagało długotrwałego, świadomego powtarzania i pilnowania się. Jeśli chodzi o same social media, to warto zaplanować sobie bloki czasu dedykowane marnowaniu w ten sposób właśnie czasu. Po prostu daj sobie na to na przykład godzinę dziennie i bez żadnych wyrzutów rób wtedy co chcesz, oglądaj co chcesz, ale pilnuj tego czasu i nie przeginaj. Utrzymasz wtedy pewnego rodzaju kontrolę i taki zdrowy, zdrowy balans powiedzmy. Nie jest to jednak łatwe i nie polecam próbować od razu. Bo, dopóki nałóg jest silny, to po prostu prędzej czy później wymknie się spod kontroli. Potrzebujesz dużo świadomości, żeby to się udało. Albo narzędzi i blokad, które ci w tym pomogą. Jednak samo blokowanie nie oznacza wyjścia z nałogu i wyzdrowienia. To, że sobie czegoś odmawiasz, nie znaczy, że to kontrolujesz. Teraz, jak ja traktuję social media? Jak narzędzie. Nie interesuje mnie gwiazdorzenie i chwalenie się wakacjami dla lajków. To jest narzędzie, a nie cel. Ono ma służyć zarabianiu kasy. Dlatego ja nie przeglądam stories. Nie przeglądam za bardzo feedu, czasem kilka minut dziennie. Ja głównie publikuję treści, tworzę, nie reaguję. Nie poszukuję atencji, tylko działam w taki sposób, by małym nakładem czasu powolutku budować sobie markę. Staram się spędzać jak najmniej czasu w mediach społecznościowych, tak prywatnie, jako konsument, i kierować się swoimi korzyściami. Robić tylko to, co sprawi, że ja będę miał korzyści, a nie jakiś influencer czy firma. Robię tam to, co przynosi mi zysk. I Ciebie również namawiam do takiego myślenia. Social media to jest narzędzie do reklamowania się i zarabiania kasy. Narzędzie marketingowe i narzędzie biznesowe. I do tego to wykorzystuj, a nie kurwa do rozrywki. Jeśli masz tysiąc serduszek pod zdjęciem i ani złotówki przychodu z tego tytułu, to coś robisz źle. Jeśli masz dwa serduszka, ale zarabiasz albo budujesz markę, robisz to dobrze. Oczywiście najlepiej, jak masz dużo serduszek, duże zasięgi i dużo klientów, ale to nie to miałem tutaj na myśli. Po prostu dużo osób skupia się na popularności. Która w zasadzie nic konkretnego im nie daje. Oczywiście, jeśli jesteś influencerem i żyjesz z zasięgów, no to super, ale zwróć uwagę, że to jest właśnie dokładnie to podejście, o którym mówię. Robisz to, bo to ci się opłaca, na tym masz zysk, to jest twój biznes. Chodzi o korzystanie z mediów społecznościowych intencjonalnie, nie dla taniej rozrywki, tylko dla zarabiania kasiory, bo do tego one służą. I ostatnia rzecz. Bądź przygotowany na nawroty nałogu. W procesie trzeźwienia nawrót jest czymś zupełnie normalnym i nie oznacza przegranej. Nie traktuj nawrotu jako przegranej. Przyjmij go jako część procesu. To jest tylko potknięcie i okazja do dalszego rozwoju i pracy nad sobą. Nie odbieraj tego osobiście. Po potknięciu wróć jak najszybciej na dobry tor. I to wszystko. I to by było na tyle. Jeśli Ci się podobało, to pamiętaj zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, zasubskrybuj kanał i bardzo mile widziane szczególnie teraz będą wszelkie sugestie na temat tego co poruszyć w kolejnych odcinkach tego podcastu. Jeśli masz jakieś sugestie, napisz w komentarzu lub napisz do mnie na maila, a ja na pewno to rozważę i postaram się nagrać o tym odcinek. Trzymaj się!